serdecznie witać przybyłych na uroczystość podniesienia bandery na naszym nowo wybudowanym polowniku Perkules, przedstawicieli administracji morskiej, kontrahentów, udziałowców i pracowników naszej firmy, naszych przyjaciół i sympatyków. W maju na walnym zgromadzeniu wspólników podjęliśmy uchwałę o podjęciu zakupu holownika o większej mocy, który miałby zaspokoić potrzeby DCT-2 powstającego w tym czasie, który miał zakończyć budowę w listopadzie. Nabrzeże kontenerowe zostało oddane do użytku, a holownik się zjawił, więc jest na czas. Podjęliśmy tę decyzję, że budujemy w stoczni Damę z tego względu, że była to najkorzystniejsza dla nas oferta, jak również czasowo odpowiadała naszym oczekiwaniom. Holownik jest naprawdę o bardzo dużej mocy. Posiada 5050 kW, co jest równoznaczne z 6772 konie mechaniczne i osiąga moc na palu ponad 80 ton, dokładnie 82 uzyskał podczas próby. Jest to holownik naprawdę mocny, wystarczający dla każdego statku, który może zawinąć do portu gdańskiego i portu północnego. Zaspokaja on potrzeby nasze, jak zarówno wszystkich kontrahentów i oczekujących właśnie takiego holownika. Nasza strategia firmy polega właśnie na tym, żeby wzmacniać swoją flotę, żeby jak największą ilość mieć holowników mogących wprowadzać największe statki na świecie. Wóz Gdańsk to jedyne przedsiębiorstwo holownicze główne w Polsce, które należy do polskiego kapitału. Tak, a na domiar tego jeszcze jesteśmy właściwie jedyną tak dużą firmą. Pozostałe firmy, które są polskie, nie posiadają kapitału polskiego i są troszeczkę słabsze w Polsce od nas. Teraz mamy najmocniejszą flotę na Bałtyku, nie ujmując oczywiście nikomu.